Cześć wszystkim, znów posiadam na przeciąg Arkanu. Myślę, że nie chcielibyście tego przegapić. Idziemy do... O, serio? Ktoś poluje na nas za to, że sprzedaliśmy Batesa. Nie rozśmieszaj mnie, ta burżuazyjna świnia dostała to, na co zasługiwała. Dobra, łowca nagród. Ciekawe. Nie wiedziałem, że coś takiego jest w tej grze. Dobra, pozbądźmy się go. Nieźle robisz uniki. Rzeczy przyda się. Fajne buty masz. Fajną tarczę. Dobra, resztę ci zostawię. Raczej to nie powinno być potrzebne. Dobra, Virgil. To ci się przyda. Zastanawiam się. Może chcę ci w ogóle zabrać tarczę, bo masz wystarczające siły, żeby posługiwać się tym młotem z tarczą. Co do ciebie? Jest lepsza tarcza niż ta, co miałeś. Jeffrey. Trzymaj to. Miałeś wymagane siły, żeby czymkolwiek się posługiwać. Dobra, im jesteś wolniejszy, tym lepiej. To oznacza, że mniejszą będziesz szansę miał na to, żeby samego siebie zranić. Dobra, czy ktoś potrzebuje tych butów? Chyba dla mnie będą w takim razie. Sok, potrzymaj tą zbroję, będzie na sprzedaż. Dobra, i sok. Czy to jest lepsze? Raczej nie jest lepsze od strzelby. Strzelba ma bardzo fajne obrażenia, wytrzymałość. Co prawda więcej wymaga pocisków, ale to jest coś, z czym sobie póki co radzimy. Otrzymaj to. Dobry ogrze, to będzie na sprzedaż. Dobra. Pierwszy raz się spotkałem z takim łowcą nagród. Znowu. Dobra. Masz lepszą szansę trafienia w niego. Au. Au. Dobra. Śmieli ze sobą? Nie. No to trudno, ruszamy. Dobra, jesteśmy na północy, nie idziemy jeszcze do klanu góry, ponieważ chcemy znaleźć miasto Stillwater, gdzieś się tutaj znajduje. Ponoć powinno dać się je znaleźć po prostu chodząc po okolicy, nie jestem tego pewien. Nie chcę za bardzo oszukiwać, ponieważ Stillwater to jest miejsce, którego przez pewien czas nie powinniśmy mieć jeszcze dostępu. Więc jeżeli uda nam się jako tako znaleźć, to byłoby fajnie, a jak nie, to nie. Byłoby to bardzo fajną bazą wypadową, ponieważ będziemy mieli tutaj w klanie trochę rzeczy do ściągnięcia i sprzedaży, więc gdybyśmy mogli je tutaj na miejscu sprzedawać, byłoby fajnie.
Ale to chyba nie będzie. Dobra. Domyślam się, że musiałbym wprowadzić pewnie dokładne lokalizacje, żeby znaleźć to Stillwater. A to już bym uznał, żeby była... To już by było trochę oszukiwaniem. A, te rzeczy. Dobra. Więc pokręcimy się jeszcze tutaj trochę. Jeżeli nie znajdę w ten sposób lokalizacji Stillwater, to nie będę się spinał z tym. Jakoś inaczej sobie poradzimy. O, jest Stillwater. Dobra. Trzeba od razu zajrzeć tam. Dobra. Wszystko jest pozamykane, jest jeszcze późno. Co my tu mamy? Trochę rzeczy. Nic ciekawego. Poza... krasnoludzki zatruty miecz. Całkiem niezła broń. Dobra. Dobra, Hunter Rifle, Rifle. Pytanie, czy Rifle do czegoś potrzebujemy? Hunting Rifle... Rifle... Samego Rifle chyba do niczego nam się nie przyda. W takim razie możemy to sprzedać. Mam jeszcze jakąś jedną zbroję. Starą. A nie, czekaj, to... Na wszelki wypadek sobie zatrzymam. Dobra, zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Jakaś karczma, jakaś zajezdnia. Zajazd, znaczy. Co tu jeszcze mamy? Dobra ogólne. Jest jakiś sklep może technologiczny? Domyślam się, że może być z tym problem w takiej dziurze. Nie chcę kupić. Dobra. Ale w razie czego mamy tutaj trochę zapasów, które możemy kupić. Dobra. Sok. Trzymaj to. Może się jeszcze przydać. Czy chcę komuś dać to światełko? W sumie mogę sobie dać. Myślę, że może się przydać w kopalni. Więc na razie odstawimy strzelbę. Dobra. To się bardzo przyda. Czy coś tu jeszcze więcej? Możemy od razu pójść, bo... Chyba tu mieliśmy gdzieś dostać wiadomość od Joachima. Możemy to od razu załatwić. Zdaje się, że Joachim miał coś zostawić dla mnie. A, tak, zostawił trochę rzeczy dla ciebie. Proszę, tutaj. O, dziękuję. Co możesz mi powiedzieć o Black Mountain Climb? Dobra, nic ciekawego. You should really read the book that Joachim left for us. It must be important. Tak, jasne. Ludzie, którzy starają się zabić ciebie, są znani jako Molchańska Ręka. Bardzo dawno temu byli zabójcami na zlecenie zakonu Derian K. Znalazłem... Mm,
Znalazłem ten starożytny kawałek informacji, historii o niej, o nich. Coś tam znajdę ciebie, Joachim. Dobra. Nie wiem, czy to jest ważne teraz. Z Derianka jeszcze będziemy mieli do czynienia. Wierzcie lub nie. Momencik, czy to nam odblokowało lokację? Chyba nie. Z Derianka jest związana z ich starożytna świątynia, którą będziemy chcieli odwiedzić za jakiś czas. W miarę niedługo, ale póki co to chyba tyle. Dobra, nie odkładając tego już dłużej. Excuse me, that book is interesting, don't you think? It seems that these Malokian hand assassins were part of some larger group called the Darian Ka. What did he call them? The Order of the Dead. Obviously, these fellows all had some sort of a disagreement. Tak, Joachim myślał, że prawdopodobnie nie są aż tacy źli. Not all that bad. Ha! Obviously, Joachim hasn't run into them lately. That fellow Trellian did sound like an agreeable sort, though, didn't he? Anyone who chooses to side against something called the Order of the Dead is all right in my book. Masz na myśli pierwszego zabójcę Trelliana? Yes, you've got a point there. I'm sure the man was no saint. And again, who really is? We've all got, well, blood on our hands. In the end, we all just play the roles given us. Sometimes they don't fit so well, but I guess we make do. O, Virgil, nasza drużyna ma bardzo dużo krwi na rękach. I jeszcze się to pogorszy. Yes. I'd never have thought myself worthy of this affair, and I shouldn't be making judgments about anyone's character. I think I'd best just keep my bloody mouth shut. Jasne. Listen, there's something that happened to me. Well, because of me, because I was foolish, because I was a coward. Burdens like mine, they don't go away. They always come back to collect what is due them. Someday the balance will have to be paid. Wcale, że nie, Virgil. Znajdziemy dla ciebie lepszą ścieżkę. No, I shouldn't have said anything about it. As I've said, the past is in the past. To co teraz powinniśmy zrobić? I don't know. I was hoping that Joachim would be here to give us a little guidance. It seems we've been running blind without the reins, doesn't it? I guess we should just stick to the task at hand. Brzmi dobrze. Ruszajmy. Yes. Day's not getting any younger. Yeah. Ale przy okazji zauważyłem, że nasi towarzysze stracili trochę reakcji do nas. Może przez to, jak ich zostawiliśmy tam w mauzoleum. Dokładnie nie wiem. Dobra, tyle jeżeli chodzi o Stillwater. Zmierzamy do Czarnej Góry. Dobra. Dobra. Nie wiem, czy tutaj będą. Nie wiem, czy tutaj będą jakieś pułapki. Ale na wszelki wypadek będę puszczał moich towarzyszy przodem. Parę wilków. Niezbyt duży problem. Dobra, tutaj mamy jedno zejście. Chyba będziemy musieli schodzić po kolei. Tutaj są jakieś barykady. Momencik, czy mogę do nich strzelać przez barykady? Jak najbardziej mogę. Dobra, no i chyba nie mam linii strzału. Dobra. Stawmy ich. Schodzimy na dół.
Okej. Okay. Z tymi szczurołakami już mieliśmy kiedyś do czynienia. Oła. Dobra. To nie było miłe. Dobra, wiecie co? Póki jeszcze jesteśmy blisko... Idę się uleczyć na dworze. Ponieważ nie chcę marnować naszych cennych leczajek. Tak, i będę musiał bardziej uważać w kwestii szarżowania na przeciwników. Dobra, jakby co, mam sporo bandaży, więc mogę, możemy używać Virgila do leczenia. Nie to. Jak masz? Zadowalający poziom leczenia. Właśnie, jak tam nasi pozostali towarzysze? Sok rozwija się dalej w walce. Ma już wymaksowaną siłę. Fajnie. Czy coś tutaj jest? Chyba nie. Au. Dobra. Te walki w czasie rzeczywistym są chaotyczne. Dużo zależy od tego, czy trafisz przeciwnika, czy nie. Czy uda ci się kliknąć. W tym sensie trafić. Dobra, strzał raczej nie potrzebujemy. Ani ich krótkich łuków. Dobra. Są jakieś rzeczy, których nie kojarzę. Wezmę je na wszelki wypadek. Dobra, ty i tak masz lekkie obciążenie, to potrzymaj to. Dobra, z tym golemem możemy mieć troszkę problemów. Dobra. Trochę amunicji nam schodzi. Ale mamy na to jeszcze trochę zapasów. Każdą tą skrzynię, jak otwieram, mam trochę taki dreszczyk ten, czy będzie zapułapczona, czy nie, czymś naprawdę niemiłym. Dobra. Broń palna całkiem nieźle zadziałała. Nawet nie zauważyłem tego gościa. Musimy uważać, żeby oni za dużo ich nie atakowali, bo to... będzie ich... będzie im źle wpływać na... będzie uszkadzać ich bronię. Dobra. Virgil się zajmie naszym leczeniem. Dobra. Podejdźcie tutaj. Dobra. Dobra, skoro awansowaliśmy o poziom, możemy też wziąć jeden poziom w leczeniu i odblokować w końcu te leczące Healing Slave. Zastanawiam się, czy tego właśnie chcę. Myślę, że tak.
Mogliśmy w końcu oczyścić trochę ekwipunek Soga. Dobra, może tak zróbmy. Virgil, podtrzymaj wszystkie moje leczące potki. Ja aż nie zamierzam ich używać w najbliższym czasie. A ty, Sog, możesz nam to dać i... Dobra. To myślałem, że to za każdym razem będzie produkować tylko jeden, ale produkuje dużo więcej. Dobra, to jest dużo więcej leczenia niż potrzebujemy w najbliższym czasie. Więc dobra wiadomość. Dobra. Jest jeszcze paru z nich. Dobra. Skała wulkaniczna. To chyba jest tylko potrzebne do ofiar dla bóstw. Coś, czego nie zamierzamy się zajmować. 10 kul. 10 pocisków to teraz na tym etapie mało. Dobra, momencik. Na razie nie mieliśmy żadnych rozdroży. Topór się nie przyda. Dobra, tu widzę jakiegoś szczurara. Jasne. Wszystko co wygląda na ten, na wartościowe będę zbierał. Dobra. To jest korytarz, który bardzo dobrze pamiętam. Generalnie musimy iść w tamtą stronę. Ale tutaj będziemy mieli też parę dodatkowych rzeczy. Tak, warunkiem, że właśnie pozbędziemy się tego czegoś. Dobra. Nic więcej tutaj nie mamy. Łapka. Niedobrze. I suppose. Idźcie przodem, towarzysze. I suppose. What is it that you want of me? I suppose. Dobra. Złote rzeczy mam nadzieję, że będą warte sporo później. Tak, jedna lecząca ta, leczący coś, całkiem sporo jest w stanie nas leczyć. To powinno rozwiązać nasze póki co problemy z leczeniem. Dobra, tam mamy więcej tych kamienistych gości. O ile nie mamy kilku na raz, to nie będzie problemu. Jest tylko jeden, to jestem w stanie samemu go zdjąć zanim... Zanim mocno uszkodzicie sobie broń, chciałem powiedzieć. Ale chyba to właśnie zrobiłeś. O, dobra, jeszcze nie jest aż tak źle. To u ciebie? 99. 56. Dobra, jest jeszcze ok.
Ostatecznie, jeżeli nie chcemy ryzykować, to możemy wziąć, kazać im czekać i wziąć ze sobą tylko psa. Dobra. Jak dużo uszkodziłeś sobie broń? 89, dobra, jest jeszcze okej. Geoda. Pozbieram te rzeczy. Gdy nie wiadomo, kiedy jakiś technologiczny złom może się przydać. Dobra. Możemy tutaj czekać. Jeffreyowi przydałoby się troszkę poczekać, żeby odnowił wytrzymałość. Nie ma zbyt dobrej kondycji. To musielibyśmy się chyba trochę dalej oddalić. Dobra. To do czegoś... Albo nie. Potrzebowaliśmy krasnoludzkiej metali. To jest chyba zwykły metal. Więc dobra, zostawmy to. Dobra, panie. Na pewno kliknąłem. Nie wiem, dlaczego nie wchodził rozkaz ataku. A właśnie, zapomniałem ich ograbić. Tych tutaj. Nic nie masz. Grosz do grosza. I powinniśmy się obłowić z tego miejsca. Dziękuję. Jeszcze nie. To są twarde, kurde, skurczybyki. Kamienne szczury. Dobra. Trochę zamieszania. Ale nic poważnego. Dobra, tutaj mamy latarnię. Możemy drugą żarówkę z tego zrobić. Pierścień jak najbardziej bierzemy. Wezmę to na wszelki wypadek, ale... Nie mam póki co dlatego żadnego zastosowania. Kurde, ciężkie są, to nie biorę. Tak, kolejna żarówka, chociaż nie mam komu jej dać. Otrzymaj ją, Jeffrey. Patrzę, masz lekkie. Lekkie ten, dobra, nieważne. Ty możesz być przeciążony, nie chcemy, żebyś miał zbyt dużo punktów akcji. Dobra. W następnej kolejności, co chcę, a jedźmy w charyzmę. Dobijemy 16 punkt charyzmy, to nam da kolejnego towarzysza. Na pewno niedługo znajdziemy jakiegoś ciekawego towarzysza do wzięcia. Okej. Z tym może być problem. Ale chciałbym się tego pozbyć. Tam mogą być ciekawe rzeczy. Jak zwykle chaos.
nic, czym trzeba by się przejmować. I suppose. Dobra. Momencik, tam było to skrzyżowanie. Nie wiem, czy dobrze skręciłem w takim razie. Możliwe, że będziemy musieli się tam wrócić. I suppose. Dobra. Pozbieram to. W najgorszym wypadku po prostu to posprzedajemy. Wszystkie pierścienie i tak dalej też mam nadzieję, że będą trochę warte. Kurczę. Zmarćmy się tego dużego. Virgil nauczył się lepszego leczenia, fajnie. Nawet nie zauważyłem, że coś takiego dużego tutaj było. Dobra, jeszcze raz. Stan broni u wszystkich. Okej, dobra. I suppose. Nawet nie zauważyłem, że Virgil inwestował ostatnio w siłę woli. Tak, ma idealnie 12 i nauczył się lepszych czarów. Większe leczenie. Magnezium. Kurde, wyjdziemy stąd naprawdę bogaci, jak te wszystkie pierścienia posprzedajemy. Auć. Tak, w tym czasami zdarzają się pułapki, ale niezbyt często. Virgil, podleczysz mnie? Czy już zużyłeś bandaże wszystkie? Bo pewnie zużył bandaże. Tak. Co ile nie będę bardzo bardzo ciężko ranny, to chyba będę bardziej używał moich leczących maści. Dobra. Będę musiał sprawdzić to na nagraniu. Zdawało mi się, że Jeffrey użył jakiegoś czaru nekromantycznego. Albo to jakaś pułapka była, nie jestem pewien. Dziesięć pocisków. Kropla w morzu naszych potrzeb. Co my tutaj mamy? Zwój wykrycia pułapek. Zwój wyjścia. To mogłoby nam się przydać, gdybyśmy umieli czarować. Moment, czy on ma rękę molochańską? Tak. Dobra. Jeffrey, potrzymaj te zwoje. A ja się szybko przebiorę w jego zbroję. To jest w lepszym stanie niż moja. Dobra. Co my tutaj mamy? Widzę jeden. No na pewno może być ich jest więcej. Na pewno jest ich tutaj więcej, tylko ich nie widać. Dobra, pozbądźmy się tego. Co, tylko ten jeden gość wszystkich zgarnął? Ciężko mi w to uwierzyć. Dokładnie, takim myślą. Dobra.
Jak z tą swoją bronią nadal jesteś całkiem ok. Wykrycie pułapek, pewnie ta sama notatka, że mają tutaj przeszukać. Mają przeszukać tą miejscówkę z jakichś powodów. Co my tutaj mamy? Luneta. Dobra, jestem bardzo truty. Na szczęście mam dużo maści. Chyba nie mam żadnej odtrutki na sobie. Takiej, powiedzmy, to mechanicznej. To też będzie na przyszłość porada, żeby kupić parę odtrutek. Dobra, luneta bardzo nam się przyda. Weźmiemy ją. Natomiast co do reszty rzeczy... chyba nie. Dobra. Pułapki. Dobra. Chcę się pozbyć jeszcze tamtych ludzików. Zajmijmy się tym szybko. Do tamtej miejscówki też się przejdziemy. Tak, jednak źle skręciłem. Ale dobra, wróćmy się szybko i tam ogarnimy. Może nawet będziemy mieli wystarczająco tutaj... wystarczająco bezpiecznego miejsca, żeby odpocząć. W sumie nie ma co. Wszystko już na pewno dobrze poczyściłem. A, dokładnie. Zajmijcie się nimi drużyny. Dobra. I suppose. Odejdź sok. I suppose. Zasłaniasz. Dobra. Kolejna luneta. Dobra. Dobrości nigdy za dużo. Jeżeli pamiętacie, luneta nam będzie potrzebna do skonstruowania, tak, karabinu snajperskiego. Tylko będziemy potrzebowali jeszcze karabin wyborowy do tego mieć, z czego jeszcze nie spotkałem, ale... myślę, że prędzej czy później znajdziemy jakiś. Dobra. To domyślam się, że tam w tym pokoju, gdzie byli ci martwi molochańscy zabójcy, to jest przejście dalej. Ale my chcemy tutaj konkretnie zajrzeć. Dobra, w każdym razie, jeżeli ktoś nie jest za bardzo zaznajomiony z Arkanum, to wam może wyglądać trochę podejrzanie. Generalnie tutaj powinien mieszkać krasnoludzki klan. A jak widać, jedynym krasnoludem w okolicy jesteśmy my. Co rodzi kilka pytań na przyszłość, które musimy znaleźć odpowiedź. Ouch. Idźcie przodem. I suppose. Dobra. What is it, your b- Zajmijmy się tym czymś. Au. Dobra, prawie mnie ubiło, dziadostwo. Ale przeżyliśmy. No i dobra.
Co my tu mamy? Spodziewam się jakiejś dobrości. Pirotechniczny łuk. Za chwilę na to spojrzymy. Percepcja od 0 do 2. Zależy od nastawienia. Oraz magiczny młot. Dobra, to natychmiast sobie weźmiemy. To nam powinno dać plus 2 do percepcji. Oznacza to, że najbliższy punkt strzelectwa możemy prawie za darmo sobie wziąć. To bardzo fajnie. Czy to nam zwiększyło atak? Chyba nie. W każdym razie to coś można sobie wyprodukować również z mechaniki. Jest tutaj na czwartym poziomie. Ale ponieważ tutaj mamy za darmo, nie ma sensu. Dobra, to tyle. Mechaniczne rękawice. Jakie mam właściwie rękawice? Mam te rękawice od Magnusa i raczej nie zamierzam się ich pozbywać, bo dają mi dużo przydatnych bonusów. Dobra, myślę, że to, nie wiem, możemy tobie to dać, co? Właściwie porównajmy to ze sobą. Lepszy damage resistance, lepszy damage... No, generalnie lepsze są. Zatrzymaj. Virgil. Może ty chcesz te rękawice? Dobra, przydadzą ci się. Daje ci to plus 1% do krytycznej porażki. Ja nie chcę, żebyś coś takiego robił. Ty masz jakąś szansę na krytyczną porażkę? Nie. Krytyczne porażki bardzo bolą, więc każdy procent szansy, jaki możemy uniknąć, będzie dobry. Dobra. Jeszcze ten magiczny młot. Sok dobry ogru. Ogrze. Otrzymaj mi to. Dobra. Pokażcie ten schemat. Pewnie w mechanicznych jest, co? Nie. Łuk pirotechniczny. Generalnie z tego, co rozumiem, to ten łuk ma statystyki takie same jak ten łuk kompozytowy, kompalbon, refleksyjny, tak się to nazywa po polsku. Tylko ma dodatkowe obrażenia od ognia. Więc jeżeli ktoś jest technologiem, łucznikiem, co brzmi dosyć dziwnie, to może mu się nawet przydać, ale... Okej. Dobra. Myślę, że zrobimy malutką przerwę. To byłby generalnie cały pierwszy poziom. Chyba większość wyzwań chyba znajdowała się na tym pierwszym poziomie. Mam jeszcze przed nami dwa, ale już tam zakładam, że nic ciekawego dużo nie znajdziemy. Zobaczymy. Póki co dziękuję za uwagę. I do usłyszenia. Cześć.